Aktualnie jest Piotr Kaluski. Siemanko. Oszust z Tindera. Pomocnik, nie. Poczekaj. Były ochroniarz oszusta z Tindera, negatywnie od tak. Negatywnie odbierany jako pomocnik oszusta. Ej, bo ja jestem w ogóle troszkę nie w temacie. Właśnie opowiedz mi. Marcin Wrzosek. Tak, ja nigdy na Tinderze nie byłem, jakby co, więc. Nigdy? A ja byłem. Nie oszukałem. Nie, no, a jak nie, to wyszukiwał? Absolutnie. Araba coś tam. Powiedz mi, jak to się stało właśnie, że jesteś znany i z czego? Bo ja naprawdę nie wiem, tylko widziałem twoją postać i dzisiaj cię poznałem. No nie wiem, wróciłem do domu stary i się okazało, że zrobili ze mną, znaczy zrobili między innymi o mnie dokument bez mojej wiedzy i zgody zupełnie, wiesz. No serio, tak w skrócie ci mówię, nie? Wróciłem sobie do domu, odpalam Netflix, po treningu byłem wtedy, siadam, patrzę. Jakiś dokument, to tam oszust z Tindera, no przeleciałem, bo tematyka nie była ciekawa, jakiś tam, jakiś gościu, niby jakieś babki oszukują, co mnie to obchodzi. No i nagle, wiesz, telefon mi się grzeje, nie? Patrzę, tam Piotrek, jesteś w telewizji, ja sobie myślę, znowu? Mówię, kurwa, znowu coś zrobiłem, mówię, ja pierdolę. No dobra, odpalam, patrzę, to już nie żarty, nie? Poszło w mainstream światowy i... Ale przez pryzmat czasu chyba nie żałujesz, no bo dzięki temu trochę jesteś tutaj, nie? No nie jest tak, że ja nie żałuję, ja po prostu się zawziąłem i wyciskam z tego, ile się da, bo wiesz, bo nie będzie takiej sytuacji, nie jestem takim człowiekiem, że można mnie o coś posądzić. Co mam za uszami, to mam, bo święty to ja nie jestem, ale... To do tego przejdziemy zaraz, ja też mam kilka smaczków podobnych. Natomiast wiesz, no ja wiem, co w życiu zrobiłem, a czego nie zrobiłem. Jeżeli chodzi o sprawę tego całego oszusta z Tindera i tego filmu, który tam zarzucę, nie mam sobie nic do zarzucenia i nie miałem. I nie mam zamiaru się schować, ja cały czas to powtarzam, schować pod kołdrą i dawać, że wiesz, że nie, ja poczekam, jak to przeminie. Nie! Właśnie nie! Ja będę wyciskał z tego, ile się da, dlatego zostałem pomówiony i to nie tylko w Polsce. W Polsce pomówienia to są standard, nie?